Witam wszystkich. Kolejny odcinek Chatlixa. A tak naprawdę jestem tylko na spacerze. Kawkę na zewnątrz, także kawa jest dobra wszędzie. Z tyłu za mną jest stadion Everton. A tam z drugiej strony, całkiem z tyłu, jest drugi stadion. To jest chyba stadion Liverpool. Ja ogólnie takim wielkim fanem nie jestem. Tu wiem, że jest Everton, bo jestem w stanie przeczytać, bo jestem na tyle blisko. Tam aż tak rzadko, aż tak często nie chodzę, także dokładnie nie pamiętam. Ale chyba są dwa, bo jesteśmy w Liverpoolu. A co najważniejsze, jesteśmy w ładnym parku. Tu jest jeziorko. No naprawdę fajna okolica. Także lubię też to miejsce. Zejdę sobie tutaj z takiego konara, żeby wam pokazać. Tutaj po prostu wszedłem na taki konar. No i rundka z kawką. Krótki odcinek, jakaś ciekawsza sceneria. No i kilka słów. Fajny odcinek ostatnio był na kanale 12 tysięcy szpadel, także polecam. Trochę taka nerwowa atmosfera moja była, ale to z powodu kilku tam wypowiedzi takich rzuconych wcześniej, a propos również Michaela, także pamiętajcie, że wszystkie rzeczy, które tam negatywne mówią, to już jest teoria, że tak powiem. O, tu mamy łabędzia. No i to są ptaki duże takie tutaj pod ochroną. Także przypomnę, że nikt ich nie je. Nie jest ich za dużo, także nie warto. Jemy, jak już to, kurczaki i inne takie hodowlane, hodowlane, załóżmy, zwierzęta. Kurczaki są bardzo dobre. Łabędzie, nie wiem. No i co? Ładne jeziorko. Pogoda się już trochę popsuła, ale rano było naprawdę fajnie. Rzucę tutaj, że tak powiem, obraz trochę, jak to wygląda. Tu mamy wody jakieś, rybki też są, łowią. Pewnie niektórzy łowią, inni zarybiają, nie? Bo to jest takie ten, ale ważne, żeby były we wszystkich tych jeziorkowych sprawach jakieś tam żyjątka. Także kaczki, trochę kaczek, różne kolory, różne różniste, no i oczywiście wszędobylskie gołębie. Oj, znowu zasłoniłem mikrofon tym palcem, to tak kurde akurat nachodzi ten palec, jak trzymam telefon. Także mam nadzieję, że było słychać. Jak nie, to po prostu nic ważnego nie powiedziałem. Tylko kilka słów opisujących nową scenerię. No i co mogę powiedzieć? Wczoraj była bardzo fajna, ciekawa rozmowa z kilkoma osobami, także mam nadzieję, no wiadomo, reakcje nie są wszystkich dobre, nie? No, ta prawda nie jest aż taka prosta, bo tak jak mówię, prawda jest bardziej skomplikowana niż fikcja, bo fikcja jest tylko częścią prawdy. I tak jak pokazywałem przykład na różnych filmikach, że każda historia jest prawdziwa i potem wyjaśnienie tego, no to tak mniej więcej działa materializacja z umysłu w polu. No i to jest taki kierunek, który proponuję, ale najważniejszy jest, żeby ustalić poziomy, czyli jednak skupić się na tym, na początku może niezrozumiałym, ale tak jak pokazywałem poprzednie przykłady z tak zwanej przeszłości na również tym kanale, pokazują, że się da i takie coś wtedy lepiej wygląda. No i spełnia funkcję, bo nie trzeba potem, tu światło jakoś tak pada, nie trzeba za dużo się męczyć, czyli wybudowanie takiego miasta, które samo się zasila i jest już na odpowiednim standardzie i stoi kilka tysięcy lat, no likwiduje nam dużo, że tak powiem, niepotrzebnych zajęć, które powtarzamy w kółko.
Gołąbki tutaj czekają, niestety nic nie wziąłem dla nich. Nawet tak naprawdę nie sądziłem, że ten, ale zaspany byłem, także wszedłem po kawę. A że ten McDonald's jest niedaleko, to no to zaszedłem z tą kawą aż tutaj, nie? No i to chyba tylko tyle, nie? Taki króciutki odcinek, resztę włączę po prostu jak zasiądę już na tym, żeby zapalić sobie, załóżmy. No i wtedy będzie lepsza atmosfera, ale się przejdę jeszcze i za chwilę może włączę drugą część nagrania, którą może połączę jako... Ciekawe, czy będzie dało radę połączyć. Pokażę Wam trochę okolice, ale przejdę jeszcze w drugą stronę. Tam jest z tego mostku, zrobimy kilka ujęć, także Liverpool jest naprawdę ładnym miastem. Ogólnie parki, nie? Te budynki wszystkie to tak naprawdę nie są ładne, stare, rozlatują się. Jak wieje wiatr, to wszystko się trzęsie, nie? Wszystko i tak będzie trzeba wymienić, ale lubię niektóre miejsca. Nie, no są plusy i minusy, nie? Są plusy i minusy, także... Stare budownictwo, to całkiem stare, to już jest zupełnie co innego niż tutaj. Bo te domy naprawdę się rozlatują, a ludzie kupują, że tak powiem, w kredycie też na wiele lat, żeby mieć jakieś tam mieszkanie, które nie jest warte nawet 1/3 swojej ceny. Bo takie stare budownictwo, to można zapłacić góra 5000, bo to nie jest więcej warte, bo następne 15 będzie trzeba wrzucić, żeby tam był odpowiedni standard, nie? Plus... Oczywiście cały czas to jest ten minus, że się cały czas płaci, także nie ma prawa własności, dlatego większość z nich tutaj wynajmuje mieszkania całe życie i nigdy nie posiada nic swojego, co też nie jest złe, bo znowuż posiadanie rudery, gdzie potem musisz sam osobiście robić różne remonty i tamten całe ten, no to przecież to się nie opłaca, a jak już, no to trzeba stawiać nowe na nowych, pustych działkach lub burzyć jakiś budynek, który już się nie nadaje i tam coś postawić. Niestety nie mamy jeszcze tej technologii tutaj, żeby skorzystać z materii z poprzedniego budynku, ale będzie to możliwe. No i co? I za chwilę zrobię drugie ujęcie, może to jakoś połączę, a może wstawię, ale zobaczymy w menu. Także zrobię sobie rundkę tylko. No i może jeszcze kilka słów dopowiem. Tutaj tylko chciałem pokazać, bo jest naprawdę ładny park. To jest park chyba Everton. Chociaż nie wiem, nie? Z przodu jest tablica. Z przodu jest tablica przy wejściu, ale... Ważne, że jest ładny. Jak się nazywa, to nie ma znaczenia. Tutaj kaczka se nurkuje. Coś tam szukają. I tyle. No i jak wrócę, może włączę jeszcze na chwilę transmisję, kawałek. No i do usłyszenia.